Dzień dobry, kochani. W końcu udało mi się wejść do miejsca, w którym zazwyczaj przychodzę na samotne spacery późnymi wieczorami lub też popołudniami, kiedy kompleks pałacowy w Knossos jest już właściwie zamknięty dla grup. Zazwyczaj robię to latem, kiedy na Krecie jest cała masa tłumów i turystów, a tutaj pod wieczór jest bardzo cicho. Kompleks pałacowy w Knossos został otwarty, no niedawno w sumie, ale pierwszego dnia było tutaj aż 80 osób, które chciały odwiedzić właśnie Knossos. Dlatego ja poczekałam kilka dni i udało mi się przyjść tutaj dzisiaj. Jest niedziela po południu i jest pusto, tak jak zawsze, kiedy tutaj bywam właśnie późnym popołudniem lub wieczorem. Więc idę do mojego miejsca ulubionego, pokażę Wam. Po prostu na popołudniowy chillout. Zaraz będziemy mijać słynną budowlę z malowidłem byka. Właściwie to się obrócę i pokażę Wam. Każdy chyba wie, o którą chodzi, bo ona to jest dosłownie najsłynniejszy motyw przedstawiany na kartkach pocztowych tutaj właśnie z Knossos. A ja kieruję się do mojej tajemnej miejscówki, którą Wam pokażę, gdzie zawsze się chilluję tutaj. Co najmniej dwa razy w tygodniu przychodzę tutaj popołudniami. Mam, słuchajcie, tutaj w Knossos takie swoje ulubione miejsce. To jest tamto drzewo figowe, pod którym zawsze siedzę. Ono jest bardzo wygodne, szczególnie jeżeli jeszcze doskwiera takie późno popołudniowe słońce. W sierpniu, końcem sierpnia, początkiem września zajadam się zazwyczaj właśnie owocami fig, które z tego drzewa spadają. I siedzę tutaj bardzo często właśnie pod tym drzewem, kiedy jestem tutaj popołudniami albo wieczorami. Wieczorami, nie wieczorami. Natomiast dzisiaj przejść tam nie mogę, ponieważ do 15 czerwca przejście właśnie tam pod tamto drzewo jest zablokowane, no niestety, liną tutaj na mostku i nie wolno mi. Ale udało znaleźć mi się inne miejsce, również w cieniu drzew, także będę się dziś chillować właśnie po południu w kompleksie pałacowym Knossos. Te wszystkie odgłosy, które słyszycie naokoło mnie, to są zwierzęta. Kozice, pawie, kaczki, kury, koguty. Ponieważ tak naprawdę naokoło kompleksu pałacowego w Knossos są również inne gospodarstwa domowe i domy. Takie, powiedzmy, półwiejskie, które mają zwierzątka. Także znalazłam bardzo fajną miejscówkę. Czekajcie, pokażę Wam, gdzie jestem. O, właśnie tu, tak tam. Widać, prawda? Najpopularniejszy monument Knossos z wszystkich pocztówek. Posiedzę sobie trochę, może sobie cyknę jakąś fajną medytację, a potem zrobię Wam taki mały tour, ponieważ bycie tutaj tak naprawdę samemu, kiedy nie ma tutaj żywej duszy, to jest bardzo, bardzo niespotykana rzecz. Przebrnijmy przez kilka faktów i mitów na temat kompleksu pałacowego w Knossos, a to dla tych, którzy jeszcze o nich nie wiedzą. Otóż fragment ruin pałacu został odkryty przez kreteńskiego antykwariusza i archeologa Minosa Kalokierinosa w 1878 roku. Kreta była w tamtym okresie pod turecką okupacją, dlatego prace nad wykopaliskami przerwano, aby odkryte ruiny nie podzieliły losu ateńskiego akropolu. Prace archeologiczne wznowiono w 1899 roku pod nadzorem Sir Artura Evansa, ówczesnego dyrektora Ashmolean Museum w Oksfordzie. Mocno zagęszczony układ ścian pałacu nasunął badaczom skojarzenia z labiryntem. Natomiast te liczne pomieszczenia miały pełnić funkcję magazynów gospodarczych, w których Minojczycy przechowywali zapasy zboża, oliwy, wina, a później i miodu. Przyjemnie spaceruje się tutaj bez tłumów, no i w końcu mam okazję przestudiować wszystkie nowe freski, które pojawiły się w kompleksie pałacowym dopiero w tym roku, i to bez przepychania się i bez długich kolejek. Warto wspomnieć, że nie wszyscy badacze podzielają teorię Evansa. Niemiecki naukowiec Hans Georg Wunderlich twierdzi, że kreteńskie pałace, między innymi ten w Knossos, to w rzeczywistości ogromne kompleksy zorganizowanego kultu zmarłych. Z kolei inni naukowcy podejrzewają, że Knossos czy Festos
to kompleksy świątyń, a to ze względu na odkryte ołtarze ofiarne oraz mnóstwo wydobytych wizerunków ówczesnych bóstw czczonych przez Minojczyków. Podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach. Czy Knossos było niegdyś pałacem, cmentarzem, labiryntem, a może świątynią? Po 2 miesiącach kwarantanny doczekaliśmy się tego dnia. W końcu można wyskoczyć na miasto i napić się kawy w otwartych kafeteriach oraz zamówić i zjeść ulubione danie w restauracjach i w tawernach. Kretańczycy bardzo chętnie korzystają z tych przywilejów i stosują się do nowych przepisów panujących w lokalach gastronomicznych. Nie przekraczają maksymalnej liczby osób, które mogą usiąść przy jednym stoliku, a personel coffee shopów obsługuje klientów w nowych zbrojach. Kelnerzy i właściciele biznesów udzielają teraz wywiadów, a to wszystko po to, żeby klienci czuli się bezpieczniej. Po prawie 2-miesięcznej przerwie lokale gastronomiczne i coffee shopy na Krecie w końcu się otwarły. Możemy delektować się pierwszą kawą właśnie w otwartej kafeterii. Na co przygotować się, przyjeżdżając tutaj na Kretę podczas wizyty w coffee shopie czy też lokalu gastronomicznym? Przede wszystkim na mniejszą ilość stolików oraz stoliki rozstawione w odległości metra, 1,5 metra od siebie oraz na personel, który obsługuje te stoliki w maskach, w rękawiczkach oraz na pełną dezynfekcję stolików przed kolejnymi klientami. Przed wejściem do każdego sklepu w Heraklionie jest wystawiony żel antybakteryjny oraz są wywieszone napisy, jaka ilość klientów jest wpuszczana do środka z prośbą o utrzymanie dystansu wewnątrz sklepu. Reguły korzystania ze środków transportu na Krecie również się zmieniły. Zarówno kierowcy pojazdów, taksówek, autobusów, jak i klienci muszą posiadać maski. Więc musicie przygotować się na to, że jeżeli będziecie chcieli korzystać z autobusu, bo właśnie z taksówki, musicie zaopatrzyć się w maseczki. Zapytamy dziś jedną z moich koleżanek, Polkę, która pracuje w dość słynnym butiku na ulicy Dedalu, jak prowadzi się biznes w dobie pandemii, teraz właśnie na Krecie. Kalimera! Dzień dobry! Dzień dobry! Magda, jesteście jednym z najsłynniejszych butików tutaj odzieżowych na ulicy Dedalu w Heraklionie. Powiedz mi, czy czekacie na turystów? Jak wygląda w ogóle teraz praca po otwarciu sklepu w czasach pandemii, koronawirusa? Więc tak, na turystów oczywiście, że czekamy, tak jak cały Heraklion. Nie wydaje mi się, żeby to była taka ilość turystów jak w zeszłym roku, bo niestety sezon jest krótszy, na pewno ludzie się obawiają wyjeżdżać ze swoich krajów. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast po wyjściu z kwarantanny my ze swojej strony przestrzegamy wszystkich zaleceń greckiego rządu co do przestrzegania zasad czystości, higieny. Codziennie dezynfekujemy sklep, ubrania są odkażane parą przed każdym przymierzeniem. I na szczęście, tak jak po grecku się mówi, doxa to teo, dzięki Bogu, jest zainteresowanie. Mamy wyjątkowe rzeczy greckich projektantów. Greckich projektantów, tak. Tak, greckich projektantów, którzy się wybili, są uznani już za granicą.
Także zainteresowanie ze strony lokalnych wielbicielek mody istnieje i mamy nadzieję, że będziemy mogli zaoferować też tą najlepszą jakość turystom. Przyjezdnym, dokładnie. Tak. Także widzę, że masz rękawiczki, czyli jakieś oczywiście środki ostrożności, które wytyczył rząd grecki, są praktycznie wszędzie tutaj przestrzegane. Tak, w naszym konkretnym sklepie nie jest to obowiązkowe, ale żeby nasze klientki się czuły bezpieczniej, używamy i rękawiczek, mamy płyn do odkażania, który jest obowiązkowy, płyn do odkażania rąk, nosimy też maski, wszystko, żeby się klientki czuły bardziej swobodnie. Fantastycznie. Dziękuję serdecznie. No dziękujemy i zapraszamy. Również, zapraszamy. Tak jest. Kierujemy się teraz w stronę bazarku, na którym zazwyczaj pojawia się bardzo wielu turystów. Zapytamy kilku lokalnych sprzedawców, czy ich biznesy są już gotowe na przyjezdnych. Kalimera, Jani, Tikanis. Kalimera. Tikanete? Gala. Janis, please tell us, how is the business going right now in the time of the pandemic? We are wearing masks inside the store. We're welcoming all the customers. We are we're working only with Greek people right now. We don't have tourists. Yes. The tourists are going to come here from 1st of June. July, I think, to Crete, Yes, July, I'm sorry. We are waiting for the tourists to have better work here, because the most of Crete people work with tourists. Yeah. And we're just waiting for the borders to be open. Yeah, that's great. Do you think we are going to have tourists this year? I think so, because all of us, all of Europe, all of the world, they are going to be in quarantine for 2 months or more. So they need some time to relax, to go for vacation. Exactly. I'm going to go for vacation also. So I think we're going to have tourists. Great. So very optimistic news. Is there anything new you have to do around the store right now? Do you have to disinfect it, clean it special way? Yes, we've already done that. We're going to do that once a week. We're going to wear a mask inside the store. Yeah. I think right now it's we have from the government that will be limited persons inside the store. Yeah. I think it will be continue to be like that. We're going to keep our distances, 1.5 meters for each other. Yeah. I'm with you right now. Yes. And I hope everything is going to be well. Okay, that's great. Yanis, do you think that Crete is a safe destination for tourists to come for holidays? Yes, I think so. Right now we don't have any case, infected person from coronavirus. We're waiting for you, all the hotels, everything that we are going to receive tourists, they have taken all the meters that they need. Yes. Exception to where they're going to eat, how they're going to eat, where they're going to stay. They have said that for one day, when you go out from your hotel, your room is going to be closed for one day for cleaning reasons. And then the next day it's going to be reopened. Open for another customer. For another customer, yes. Exactly. We're going to have our distances. All of Greek people, they are really, when they are know what they are going to do, they're going to give their distances. They're going to be helpful for the tourists because they don't want another COVID-19 case yes, here, because of course. If another case break up during the summer, we are afraid of another quarantine, another closed lockdown, and everything else. Yes, exactly. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye. Ze mną jest George, właściciel kafeterii. George, hello. Can you please tell us how the business is going right now? The second day after you opened the cafeteria. As you can see, it's very good because we are at one of the most popular cafes. So I recognize from yesterday that we opened all the places, all the business that were strong before the pandemic are also strong or stronger these 2 days. Okay. As you can see, jak możecie widzieć, biznes działa. W kafeteriach jest tłum ludzi, którzy stęsknili się za tym. George, can you tell me, is there anything special which you have to apply right now for the business, like measurements which came from the government, distance between the tables, personal which stuff they need to wear masks? Okay. We have a lot of things for the day after the pandemic to do.
so people to be safe, staff to be safe, so to go on without problems. Of course. This is the mask we wear, several masks, other are under the ears, or the full mask. Protection, yeah. We use gloves in the place they asked for. We have the distances between the tables. We have the special hygienic products, so you can disinfect. All these things, all over the place, so people feel more safe, and we do better our job and go on to waiting for the government to give us more places, if we are safer, more places to put people. Okay. Because we are in the half. We have half chairs now than we have before the pandemic. Okay, I understand. Tell me please, because this spot is very popular not only for the locals from Iraq, but also many tourists are coming here. Every time I'm here I see plenty of tourists during the tourist season. Do you wait for tourists to come back? As all Greece, we wait for tourists all over the world, especially from Europe, because this is the stronger place for us to have tourists. From May till about September or October, we work more with tourists than we work with the local, because local go outside, go to the sea, go to beaches and things like that. So we work about 60% with tourists than we work with the locals. So, of course, as you can understand, we wait for them. Yeah, so everyone is waiting for tourists. Wszyscy czekają na turystów. Last question. Is Crete a safe destination to come for holidays this year? Yes. Yes. One of the most safe places all over the world. Exactly. Yeah. Więc wiecie, gdzie przyjechać na wakacje? Na bezpieczną Kretę. Thank you, George. Thank you very much. Bye. Zobaczmy, co słychać na kreteńskich plażach. No więc na ten moment korzystają z nich tylko lokalsi. Leżaki i parasole są ustawione od 2 do 4 metrów od siebie. Jest ich oczywiście mniej niż w poprzednich latach. Plan odmrażania turystyki jest realizowany według założeń rządu greckiego. A dobrą wiadomością jest to, że loty międzynarodowe na Kretę mają być wznowione już od 15 czerwca, a to o 2 tygodnie wcześniej niż wstępnie planowano. Rząd porzucił również pomysł testów przed przylotem do Grecji. A tutaj informacja od właścicieli beach baru na temat środków, jakimi dezynfekują stoliki i leżaki. Na Krecie praktycznie wszystko jest już przygotowane dla turystów. Pracownicy beach barów dopinają wszystko na ostatni guzik. Kalimera Matina! Are you ready for the season? We are ready. Great. Do wyjaśnienia pozostaje jedynie kwestia hoteli, bo to, że niektóre z nich nie otworzą się w tym sezonie, już wiemy, ale o tym opowiem Wam więcej w kolejnym filmie. Dziękuję za wsparcie moim patronom, a jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału Vlog Kreta. Do zobaczenia, pa!